Ale okej, myślę, że możemy już, słuchajcie, teraz po prostu sobie ruszyć. Pójdziemy na tego strażnika. Na bastion jakby. Który nas ma za zadanie zablokować i wybić nam z głowy, przedostanie się do tej lokacji. Ale najpierw może spróbujemy jednak mimo wszystko otworzyć sobie ten skrót tutaj. No bo czemu nie w sumie? A z tym nie gadaliśmy jeszcze na tej postaci, nie? Jesteśmy piwo. Generalnie tutaj też jest podobno jakiś quest z nim do zrobienia i warto go często odwiedzać, tak przynajmniej pisaliście na YouTubie. Więc można byłoby by to zobaczyć. Właśnie, warto zagrać Dark Souls 1, bo jak grałem w Dark Souls 2, to po połowie przestałem grać takie nudy. No zdecydowanie warto zagrać Dark Souls 1, moim zdaniem jedynka jest lepsza od dwójki zdecydowanie. I nawet lepsza od trójki. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób twój gatunek, nie? Bo... No... Generalnie gra może mieć 10 na 10, a może ci nie pasować z tego powodu, że nie wiem, nie lubisz takich gier czy coś. O nie, trucizna. Dobra. Cześć, Game Magic. Dobra. Chcemy sobie zrestartować teraz to wszystko. Ale to jest bardziej kwestia gustu. Niektórzy bardziej sobie cenią na przykład dwójkę za to, że tam jest więcej możliwości na budowanie postaci i tak dalej, no. Więcej buildów. Dark Souls 3 z 5 teraz przechodzę, więc chyba mi się podoba. A, no to... W jedynce powinieneś się bardziej odnaleźć, myślę. W takim razie, wiesz? Jeżeli to nie jest tak, że po prostu Soulsy ci jakoś nie pasują, no to... Kurde, dobra. Nie, to jeszcze potrwa. O Jezu, 15 sekund. Nie, to pójdziemy się wyleczyć z tego. To myślę, że jedynka powinna ci się spodobać. Bo nawet gameplayowo trójka jest bardziej zbliżona do jedynki, nie? O, chociażby rolami. Czy nie mam niczego, żeby tak go podprowadzić sobie tutaj jakoś. No to musimy zrobić to w ten sposób. No szkoda, że tego nie jest w stanie zatruć jakoś, nie? Byłoby to całkiem uczciwe, myślę, rozwiązanie. No ale cóż. No nie wierzę, naprawdę zapomniałem tą truciznę. Okej. Okay. Niech wam będzie. Oni są nieśmiertelni, to są takie, słuchajcie, skubańce, tak złośliwe, że nic mi się nie da zrobić nawet. Ha, i ta trucina mi się odnowiła teraz jeszcze, proszę bardzo. Generalnie mamy chyba, nie wiem, 5 ścieżek, które mógłbym obrać sobie teraz, nie? Mógłbym pójść tutaj, możemy pójść tam na tego bossa, na którego teraz pójdziemy. Moglibyśmy pójść jeszcze na duszę. Moglibyśmy pójść na dół, do otchłani jakby taki. Więc no, możliwości jest sporo, słuchajcie, na początek gry. Dobra, bulwark, to się przyda bardzo. Czy to jest druga księga, czy pierwsza dopiero jakąś zdobyłem? Druga, dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Zobaczmy, jakie będą różnice, nie? W rozgrywce tutaj i w walce z tym bossem zwłaszcza. Chociaż ja już z tym bossem walczyłem tak naprawdę, no, w tej wersji przedpremierowej w zwarciu, więc mniej więcej wiem, czego się spodziewać, czyli niczego dobrego. No, ale jakoś sobie trzeba będzie poradzić, kurczę, tutaj jestem. Dobra. No nie wiem, wchodzenie bez żadnego piórka jest trochę głupie, ale... Może spróbuję i tak. I can only hope that your men's sacrifice isn't in vain. That your survival might be their rage incarnate. But I'm not one to put stock in negligence. I know what I want. It's all you flippant Rimland draftees and militia that irk me. What are you here for? Glory. How many have died for your failure? How many more will continue to suffer? Go home. Spróbujemy. O, zero energii, ale co? Dwa, trzy ciosy. I ogarniemy. Buffa. Dobrze, mamy tak ogromny zasięg. Dobra, pamiętam. Taki z wyskoku. To już przerabialiśmy ostatnio.
Muszę przyznać, że hitboxy na nim są naprawdę spoko. To był mój błąd. Kurde no. Staminy mi zjedli. Boli, że aż 30 energii potrzebuję na skorzystanie ze swoich ataków. Dobrze. Ale piórko będę musiał koniecznie przynieść jakieś ze sobą. Bo bez żadnego kiepsko to widzę. Nawet bardzo. RIP. Ale nagroda jest 95 odbanków, także chyba nawet starczy na to, żeby się wzmocnić troszkę. A jeżeli chodzi o wzmocnienie, to no, trochę może byśmy w to życie zainwestowali teraz. Na 10, dokładnie. Okej. RIP. Gdyby się cebula przydał. Dobra. Wezmę sobie, kurczę, wszystkie. Naprawdę, wszystkie piórka wezmę. Jakie mam tylko. Czy ja mam tutaj listki? Mamy aż 3. Także ustawmy je. Zwiększa obrażenia 25% przez 30 sekund. Fajnie, nie? Ale obniża tą staminę jakby. No mogę to sobie ustawić ewentualnie, tak awaryjnie ustawię sobie to. O, albo przyspieszenie regeneracji staminy. Ej, to... Ciekawe, czy ja mogę to zneutralizować jakoś. Ten efekt. Zobaczymy. Poeksperymentujemy. Dziś tylko te wzgębić, tak? Tak. Nie, no ja nie wytrzymam. Czytałem czat i wszedłem w toksyny. Dobra, pójdziemy górą. Czy grałem może w gierkę Hollow Knight? Wiesz co, akurat na YouTubie tego nie ogrywałem. Ogrywam na streamach i... Gry nie przeszedłem całej. Szczerze mówiąc, trochę mi jakby... Fizyka skakania nie pasowała w tej grze. Nie czułem tych skoków w ogóle. A było tam dość dużo elementów takich platformówkowych. Więc to był w moim przypadku spory problem, nie? I jakoś się nie zmogłem, żeby grę dokończyć. There is a thin line between determination and insolence. No. Zły początek. Oj, bardzo zły początek. Chociaż no... Coś już tam zrobiłem mu. Szkoda, że nie pokazuje ile średnio tutaj ludzi ginie na nim, zanim go zabiją. Nie wiem, czemu zrezygnowali z tego systemu, skoro przed premierą to działało. O nie, dwa razy. Niezły spammer. Ale dobrze, że krwawień już ma. Zobaczymy. Czy dam radę przełamać ten atak? O, raz mi uderzy, na pewno. Ale czy tylko raz? Tak. No nie, teraz te kule będą. Ale wyskoczyłem z tego świetnie. Boże, uniknąłem tego. Rolem zwyczajnym. Okej, piórko chyba nie zostało zużyte, co? Cześć, Tracer. Znowu ich przyzywa? Kurde. Serio już? Tak, tak, już? Dobra, możemy walczyć, ale... Trochę przesadzasz z tym. No nie wiem, zobaczymy. Kurde! Ty mnie zaskoczyłeś! Muszę przyznać, ty mnie zaskoczyłeś. O
nie! Ej, skończyło się przede mną. Albo mnie ta umiejętność uchroniła. Kurde! Dobra, leczenie. Jeszcze w ogóle ogłuszony byłem, a z listka skorzystałem. Mam chyba większy zasięg teraz, tak mi się coś wydaje, w tej kolejnej fazie. Fajny jest ten voice acting. Fajnie, że on sygnalizuje te ataki swoim głosem. To może być irytujące, nie? Jak już parę razy z nim powalczycie i on powtarza te kwestie, ale później się to docenia jednak, że on wam sygnalizuje, co zamierza zaraz zrobić. No ja to bardzo doceniam. Kurde. Arogancja tutaj skończy, tak? No ja nie powiedziałbym. Czy ja go kopnąłem? Mamy go! Jest! Muszę przyznać, że było grubo i ostro, naprawdę, żeby to zrobić, ale udało się i to całkiem sprawnie, muszę przyznać. No, przed pierwszym sobie regenerację staminy, nie wiem czemu w sumie, ale z nadzieją, że to jakoś nie pomoże. Easy. Ładnie, nie? Okej, okay, mamy jego tarczę, z której tak nie skorzystam, bo jest pod klasyczny bit na siłę i tak. No i co, jak wrażenia? Zdziwiony, co? Brawo, dziękuję, dziękuję. Kurde, powiem wam, że ciężko było, naprawdę ciężko było. Podejdziemy sobie do tej kapliczki jeszcze tutaj, Alduin. O, będzie się z nami teraz pogadać przecież. No, trochę. Ej, Game Magic, gdzie twój Sif? Passed on when his curse shall ride. Rumors would have us believe Cyrodiil's source of immortality lies somewhere within. If you intend to continue this journey, that is where I'm headed. Why you wish to go to Kaer Shorai while already an immortal confounds me. But I don't care much either way. Just know that if you attempt to take the source, I will cut you down without hesitation. No, jest dość zdecydowany. Znaczy, stanowczy bym powiedział. To chyba lepsze określenie. Dobrze. Nie mamy żadnych straconych piórek, na szczęście. Moglibyśmy... inwestować znowu troszkę w życie, troszkę w staminę i obrażenia. Dobra. Robię to bardzo na czuja. Bardzo. Zobaczcie, jakie będą obrażenia tym pierwszym. Fajna muzyka to jest, naprawdę. Okej. Okay. Takie... uuu, to mi nie wypadło chyba ostatnio. Czemu to jest niepodświetlone? Czy to jest po prostu jakieś ciemne strasznie? Witalność plus 4, to mi daje witalność plus 2, ale fin plus 6, także fajnie, nie? Myślę, że warto z tego skorzystać. Wymaga 2 punktów siły, no ja mam, ale to się szkoda, że się skaluje z siłą właśnie. Też się skaluje z siłą. A gdybym tak sobie to ustawił w sumie na pierwszej broni... Tak te dźwięki, słuchajcie, nie? Dźwięki trochę nie pasują, zobaczcie. Takie... za szybko jakby te dźwięki były. W ogóle nie pasują mi do tej broni. Takie trochę opóźnione. Znaczy, za szybkie, niektóre opóźnione trochę. Dobra, nieistotne. Mamy pierwszego z dwóch bossów z głowy, także bardzo ładnie. Powróćmy sobie. Nie wiem, Game Magic, coś tutaj się podziało, coś tu poznikało. Chociaż... mieczyka sobie, no, nie przypominałem jeszcze, nie?
Magik robi hybrydę maga i tworzy Battle Mage'a. Czyli za szybko opóźnione. Nie no, w sensie za szybko przecinek opóźniony. Niektóre są opóźnione, niektóre są za szybko, nie? Wszystko jasne. Już. Wiecie co chodzi. Ej, to było najgłupsze. Nie wiem czy oglądaliście na YouTubie, ale... Przeciąłem tą pułapkę, stojąc na niej i ona mnie zabiła. W sensie, jak odciąłem łańcuch, to od razu zginąłem. Czyli jakbym to odciął w powietrzu, czy zginę. Nie, ale otrzymałem obrażenia i bym zginął. Gdybym grał na magu, to bym zginął w tym momencie. Ta kosta wcale nie jest jakaś wybitna. Muszę jakąś lepszą znaleźć w końcu. Pospadajesz szybciej niż pułapkę chyba. Czy no teraz powietrze ją zabiłem, nie? No ale wiesz, chodzi o to, że obrażeniem od góry ta pułapka też zadaje, nie? Zamiast tylko od dołu. Ona nam zabija obrażenia. No, się powtarza. Nabija nam obrażenia w momencie dotknięcia tego, po czym chodzimy. W sytuacji, kiedy to spada jakby, nie? Spear. Jeszcze nie widziałem nigdzie włóczni w tej grze w sumie. Nie mam żadnej nawet. Dobra. Pójdziemy sobie na górkę. Ale nie, na pewno kurczę, nabijanie tyle samo obrażeń w takiej sytuacji, jak gdyby porównać to do tego, że pułapka nie spada na głowę, no to jednak jest trochę różnica, nie? To jest dziwne. Dobra. Tu jest włócznia w sumie, Vados. Kupiłbym sobie coś na truciznę. Nawet dwie, bo widzicie, że to jest czasami problem faktycznie. Dobra. Resztę możemy sobie zostawić. A, i to na truciznę sobie zaraz ustawię, oczywiście. Nie wiem, czy na magu nie wystąpiła włócznia, wiesz, bo tam mnie to akurat nie interesowało zupełnie, więc możliwe, że tam nawet to mam, a nie korzystam, no bo tam to nie pasuje do tego stylu gry zupełnie, ale możliwe, że tak, nie wykluczam. Ale no, na tej postaci by mi się bardziej przydała, bo jak skalowanie by pasowało, jak ulał. Kurde, ale słaba jest ta kosa. Faktycznie, jak ktoś mówił, że kosa to jest jedna z najsłabszych broni tutaj. Może gdybym zaatakował, to faktycznie tutaj doskoczę. Zielony 44, witam cię na streamie i dzięki serdecznie Zielony za followa. Podobno można tutaj doskoczyć, a to jest... Jak się powiedział, że pixel perfection, że trzeba się z tego ostatniego piksela po prostu wybić, nie? Ostatnia próba i spadamy stąd. Już wiem, że nie uda się, ale prawie, kurczę, a może jednak jeszcze jedna, bo już widzę, że jest coraz lepiej, mimo tego, że... Wydawało mi się, że mógłbym trochę dalej, nie, nie da rady. Dobra, idziemy. Da się nam doskoczyć, ale chodzi w sumie chyba o tą umiejętność, nie? Żeby przerolować w locie. Trochę śmieszne, że jako magi tak zadajesz większy damage mieczem niż tą postacią. No bo kosa jest beznadziejna podobno, więc też od tego tak jakby zależy. Ale w sumie tutaj ten miecz, on się skaluje z siłą, nie? A siła na tej postaci jest na poziomie 3. A tamten miecz maga się skaluje z inteligencją i inteligencją 30, nie? Więc jednak jest różnica. No, ja rozumiem, że chodzi o to, że ej, no ale mimo wszystko magiem jesteś, nie? Wiadomo, no ale to się rozbija o to skalowanie właśnie niestety wszystko. Znaczy, niestety. Śmiesznie to może wyglądać i tak, no. W sumie tak. One more! Jestem magiem. Game Magic, dzięki bardzo! Za 13 miesiąc suba, Fils Belben też za taki miecz maga. Kurde. Czaruj! Jako mag. Do it. No nie! Ty dziadu. Myślę, że mnie dwa razy trafił. Dzięki bardzo za wsparcie. O Jezu. Może tak? No i zginął od krowienia. To dobrze. No chyba coś było, nie? Nie. Żadnego skarbu ukrytego. Mm.
Ej, demo, co trzeba zrobić, by broń ulepszyć do plus 10 w Dark Souls 1? No, musisz oddać żar do kowala. Ten duży, chyba się nazywał. Zobacz sobie na Dark Souls Wiki i wejdź w zakładkę upgrade po prostu. Albo dopisz sobie slash upgrade i masz całe ulepszanie wyjaśnione. Ono jest dość zawiłe w... w Dark Souls 1. Słuchajcie, to jest fantastyczna mechanika, której napisał mi też coś na YouTubie i to mi się bardzo podoba. Moja klasa może tworzyć statuetki śmierci. Zobaczcie, my budujemy kapliczkę śmierci jako jedyna klasa i mam teraz po prostu miejsce odrodzenia przed bossem. Dosłownie mam dwa kroki do bossa, nie? A może nawet żadnego, jak tam doskoczę. Także mega fajna opcja. Naprawdę, dużo czasu mi to zaoszczędzi. No, czyli duże roki, czyli dobrze powiedziałem. Cheater. Kurde, mechanika jaka ten, jak miała być w Dark Souls 3 podnoć, nie? Uwaga. To będzie hardcore. Jezu! A, trafiło mnie jeszcze. Jurko! No nie! To jest to! Powinienem to lepsze sobie znaleźć, piórko już. Nie! Nie spieszy mi się. Teraz będzie atakować jeszcze, właśnie tymi pociskami. Kurde, szkoda. Mamy za pierwszym razem! Ale to było dobre. To na magu więcej razy poginąłem, słuchajcie. No ładnie, ładnie. GG, dzięki serdecznie. Ej, ja sobie ustawiłem tych dwóch bossów, znaczy postawiłem ich sobie jako taki cel, nie? Na tego streama po prostu. I się okazuje, że cel osiągnąłem w 32 minuty. Także ładnie. Tylko mi się to wydaje, że to było easy. Właśnie wiele osób pisało, że on jest bardzo trudny i że nawet było na streamie, że ej, czekam na duszę, nie? Coś tam. Nawet Mesak tak pisał. Na YouTubie jako mag za trzecim razem pokonaliśmy tego bossa. To co dalej? No nie, no idziemy do jeszcze jednego, nie? Takiego ponadprogramowego, z którym walczyłem na YouTubie, więc myślę, że mogę go śmiało zabić tutaj też. No zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście. Więc tak, nie będzie ten fin, niech będzie może troszkę jeszcze życia. I to wszystko, no mało brakuje. To jest kurde... Masakryczna lokacja. Naprawdę. Muszę się jakieś umiejętności nauczyć w końcu, tylko że nic dla tej postaci nie mam takiego sensownego na razie. W sensie nie mam niczego odblokowanego. Powiem, że to jest naprawdę ciężko. I łatwo wpaść w pułapki, które tu wszędzie są. Czy on też ci... Ten tutaj, akurat ten zielony, tutaj ten najbliżej, przede mną. Czy on wam też tym swoim hełmem przypomina troszkę... O, a to jest boss w tle. Nie zwróciłem uwagi na to, że faktycznie bossa widać i słychać. Na początku lokacji. Czy on wam też przypomina trochę stróża otchłani, takiego z Dark Souls 3? Cześć, Kawu, witam serdecznie. No ten hełm taki, nie? Trochę. O Jezu, ile oni mają życia. Muszę punkt talentu w końcu wykorzystać, bo tak to można... O właśnie, walczyć i walczyć. I w sumie jakieś piórko wypadałoby zostawić też, a nie chodzić ze wszystkim. Nieładnie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj do talentów.
Tego nie miałem. To by się przydało w sumie. Żeby nie tracić, kiedy stoimy w miejscu. Przepraszam, 25%, ale na 6 sekund to jest mało. Czy też Gambit jest multiplayer? Niestety nie. Szkoda, nie? Dobra, damy sobie tą tutaj umiejętność może. Dać energii za leczenie się. Moim zdaniem fajna opcja. Kurde, on jest naprawdę najsłabszy ze wszystkich. A i mnie trafił w głowę. Dobra, mamy cię. Pięknie. Dobra, czas. O Jezu, nie! To nie było do leczenia, tylko do cofania się do kapliczki. Tak ładnie szło. Naprawdę, gro. Zrobiłem to. Aaaa! Misklik. Nie było pytania, czy chcę to zrobić w ogóle. No to jest właśnie ten ból, nie? Lul. Pomyliłem piórko. Czemu miałem to ustawione w ogóle? Nie czaję sam siebie. Dobra. Potwierdźmy. Lul. Tak ładnie szło i wszystko od nowa. No dobra, może zrobię to jeszcze lepiej. Spróbuj usunąć kontrakt ze śmiercią. Nie da się. Próbowałem chyba nawet na początku. Wyskakiwało, że nie możesz usunąć tego przedmiotu. Coś takiego. Wow, trafił mnie. Ale teraz tak słabo bije. I on jeszcze ma tak duży... tak mały zasięg i tak słabo bije, że ja nie wiem, jak można od tego zginąć. To nie jest pułapka. To już życie czekał z tym. Ej, przerwałem mu to. Nice. Widzicie, lepiej poszło. No prawie bez obrażeń się udało. Powiedział 5 sekund przed śmiercią. Nie no, właśnie teraz taktycznie powiedziałem to, jak już ten przeciwnik padł, żeby właśnie przepału takiego nie było, nie? To już... wyczaiłem jakoś tam, wiecie, na błędach. Do tego rogu musimy się dostać. A tego... nie dam rady tak rozwalić na tej postaci, chociaż... dam radę. Dam radę, tylko... chyba. Będzie to dość długotrwałe. Tak, schodzi to życie, słuchajcie, z tej skrzyni. No to godzinę później, nie? Co tam u was? Brakuje mi 8 skinów najwięcej w Overwatchu, dostałem legendę do Mephisto. Kurde. I nie mam żadnego skina z tego eventu. Nie grałem w ogóle, kamo. To jest event w ogóle? Ostatni cios? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden? Jeszcze... i je... No nie! Jeszcze z 5 teraz będzie. O Jezu. Dobra, kurz na minim na skok. Bo to... ten skrawek musi zostać. Igrzyska znowu. No, ja wiem, ale... nie wiem, jaki jest... jaki jest termin tego eventu. Muszę chwilę postać, żeby podskoczyć i mieć trochę staminy na atak, bo inaczej nie jestem w stanie zaatakować, więc... nie ma się też... o właśnie, coś spieszyć, bo na przykład teraz nie mogą zaatakować. Quality content. No znowu, co jest grane? Już było do rozwalenia, nie? No! O, w końcu! No, to są lepsze piórka, dlatego warto było. One mnie leczą za 290, a ten mnie leczą za 240, także jest różnica potężna. Z tym, że te mają fajnego buffa, bo dają mi 30% odporności na... znaczy, obniżenie obrażeń
przez 4 sekundy. Niby mało, czasami może ratować życie, ale mimo wszystko wolę mieć więcej przywracania zdrowia. Z łuku by nie dał rady chyba tego, wiesz, by teraz rozwalić. To znaczy, ja mam ten łuk... No, nie ten na plus 2, tylko ten podstawowy, także wątpię, żebym cokolwiek zrobił z tym. Event do około 31. A, no to spoko. No, żegnam. Dobra, tędy nie przejdziemy. Nie jesteśmy w stanie tego ściąć. Iść na dół teraz ponownie. Kurde! Ginę. Wiedziałem. Kurde, mnie zblokowali. To będzie ciężko rozegrać. Bo oni nie podchodzą do was, a nie można przez niego przerolować w żaden sposób. A list. You think I use such mundane organizational methods. W ogóle humor w tej grze mi się strasznie kojarzy z Anepic. Anepic, nie? Nie wiem, czy też macie takie skojarzenie. Strasznie podobne, posłuchajcie zresztą sami. Wszystko jest tak zorganizowane, czy może znaleźć jakieś osoby? Your request is well above your service. Is this about your mother? The one from your death? I have not ferried a soul by the name of Everly Galbraith. No właśnie, bo to jest przez to, że chcesz się pospieszyć, nie? Jakby pod sam koniec tego zbijania życia. To jeszcze nie ten moment humorystyczny, już to jest przed nami jeszcze. Na spokojnie. Ładnie leczy. Znaczy to w mojej sytuacji będzie mi dawało pewnie, tak myślę, 2,5, może nawet i 3 paski zdrowia. W sensie, nie pełne paski, tylko takie te podzielone, nie? Maksymalnie. Serio, te kolce przez całą mapę przeleciały za mną? Dobra, przebieganie tego nie ma sensu. Go reclaim your phoenix plumes at my idol if you've lost them. Wiem. Dobrze, że mi śmierć daje na ziemi matki żywej. O kurde, no, czytanie czatu znowu. To niezłe kolce. No, potężne. To niezłe kolce. Nie, przebieganie nie ma sensu tego, serio. Muszę ich wyjaśnić tutaj. Dobra, gin. Jaki on jest słaby, ja nie wiem w ogóle po co tego przeciwnika stworzyli. Jego jest jedynym celem życiowym walnięcie głową w te drzwi i nie trafienie nas, czy co? Kocham cię. Kosa na plus 2. Jezu, wspaniale. W końcu! 60 obrażeń, bierzemy. Będzie to brzydsza kosa, ale skuteczniejsza. Dobra, jego jedynym celem w życiu było wydropienie mi tej kosy, nie? Dzięki bardzo. Kurde, po co podskoczyłem? Ładnie. Ile mi życie da? Jezu, na maksa, nieźle! Naprawdę nieźle. O Jezu, jeszcze mi w głowę trafiło. Idealnie na plecy wskoczyłem. Dobra, bierzemy kolejne piórko. A, te kolce wyszły, dobra. Nie dałem rady ich zblokować, jak widać, niestety. Kurde. No zabij go! Kurde! No!
nie wie, że zabił mnie tym, ostatni przeciwnik. Ja pierdzielę. Ciężki to jest ten moment. Ostatni przeciwnik, nie? Który już był na, nie wiem, na hita. Jakbym go w plecy trafił. Kurde, bossów za pierwszym razem, a... Tak jakieś lodowe psy mnie rozwalają. Psy? Banany? Barany czy coś? Crystal Great Hammer, okej. Na hita jest, patrzcie. No weź ty wszy... Gdzie on celował? O, miło. Nie ma jakiejś spektakularnej różnicy w obrażeniach między tą kosą na plus 2, a tą na plus 1. Znaczy na 0 w sumie. To nie jest już czekający baran. No. No a lepiej baran niż banan, nie? W sumie. Dobra, lecimy. O kurde, dobra, już myślałem, że mnie rozwali jeszcze ten. W sumie możemy je rozwalić sobie. Aha, nie są na hita. To jakby mnie trzy tą obszarówką pocisnęły, to bym... On mnie chyba rozwaliły tutaj. Ej, czemu ja tego Amarok Bowa nie podniosłem wcześniej, jak tutaj byłem? Nie wiem. Księga tam jest, ale nie wiem jak do niej dotrzeć teraz. Pułapki to jest największe zło na świecie po prostu. Cześć Emilia. Kurde, bossów rozwala mnie jak leci, a te pułapki mnie tak wyjaśniają. No po prostu nie wiem o co chodzi. Gini. Teraz ten mnie jeszcze trafi. Nie no, bez żartu. Aż tak źle nie będzie. Oj, peszek. O, ktoś tutaj ginie. Jak powiem, w szoku jestem. Cześć, Wilczek. Wiesz co, no bo czasami jest szansa, że się pojawi jak wchodzisz na streama, nie? Ale tak jak ja odpalam... To jest rzadkość. Żeby cokolwiek się wtedy włączyło. Jezu, to zaliczyło jako cios w plecy. Nie, jak ten słabiak mnie teraz zabije. Tylko zabije, nie? No. Zabiłem. Pięknie. Leczymy się jeszcze. Cześć Spencer, dobry wieczór. Good job, w końcu. Dla pewności nie, niczego nie straciliśmy. Ja bym sobie teraz trochę w tą staminę, bo cały czas jej... Niedobór odczuwam. 28. Praktycznie nadrobiliśmy już postać z YouTube'a, słuchajcie, jeżeli chodzi o poziom nawet. W jakieś tam 40 minut. O, 50. Dobra. Cyk, 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 cyk. Przynajmniej jeżeli chodzi o level, to nadrobiliśmy. Dobra. Lord Kern. Czy Lord Kern. Lord Tundry Kern w zasadzie. Finishek. Fine mess you've gotten us into, you bumbling oaf. Silence, Pop. You there, standing around. We've run afoul of these wolves. Ogólnie można tylko jedną osobę z tych uratować. Można obie, ale jest też opcja na to, żeby uratować jedną. Ciekawe, czy jak uratował jedną, to czy coś by się zdostało w ogóle. I shudder to think what might become of me. You mean us? No. Mind releasing me from this cage? Releasing? Thank the gods. The more I listen to her yap, the more I welcome death. That can still be arranged. Sam w tych klatkach nie bez powodu zostaw ich. To przypał, bo ja już ich uwolniłem.
Dobra, pójdziemy sobie po kluczyk może. Taki uniwersalny. Nie wiem, czy na tej postaci jestem w stanie go zdobyć, mianowicie... Można go zdobyć ze ślimaka, słuchajcie. Ślimaka masochisty, który prosi nas, żebyśmy go zabili. Czy też pobili po prostu. O, tutaj mamy go. Tu też już byliśmy, to jest to miejsce po Owl Kingu, między centralnym sanktuarium. To jest on. On chce po prostu zginąć. Tylko musimy go jakoś inaczej zabić niż... No bo obrażenia fizyczne, jak sobie widzicie, nic mu nie robią. Ciekawego. Czy na tej postaci miałbym jak go zabić? W sumie. Nie wnikaj. Może to. Kurde. Mocniej. Kurde. Jeszcze trochę brakuje. Co tak się ten dźwięk baguje? No tak mi nic nie zrobię. Chciałem cokolwiek, co bym obrażenie nabiło teraz gro. Może bezużyteczne strzał. Nie. Coś się psuje. Nie mam niczego, żeby go dobić, kurde. A jeny, nic nie zrobiłem. Ta jedna bomba chyba nawet by zostawiła mu kawałek zdrowia, tak mi się wydaje. Możemy pójść się kupić w sumie. To jest blisko. No, trochę zmarnowałem. Trochę bardzo. Nie chcę siadać nigdzie, żeby się nie zrespiło jego życie. Umiejętności też nie zadają, znaczy może i zadają, ale nie mam jak ich naładować, wiesz, za bardzo. Czekaj, w sumie krwawieniem mógłbym go wykończyć. Pytanie, czy by mi starczyło tej energii. Tu będzie paru przeciwników po drodze w sumie. Tak, tak jest wyliczone, żeby zginął? No to szkoda, nie, za daleko jest, nie ma szans. O, item tu był. Chyba, że jazda na koniu się nie będzie naliczała do poruszania. Okej, to jest nadzieja. Dobra, jest nadzieja. Aha, życie mu się zregenerowało od razu. Się cały czas regeneruje. Dobra, poczekamy i naładuję to. Krwawienie za moment. Powinno starczyć. I naprawdę, jak myślicie, starczy czy przeżyje na minimalnym pasku zdrowia? Przeżyje chyba. Styka? Nie, nie styka. Kurde, no nie. No nie. Prank. Tutaj nic nie było, nie? Nie, to był tylko ten boss. Kurde. Właściwie tylko Warframe, ale też na jakimś streamie sobie zagramy w końcu. Bo już ostatnio tam też gadaliśmy, że fajnie byłoby zagrać.
Dobra, kupię sobie 3 bomby i go rozwala. No bo ten klucz jest jednak dość ważny. On nam otwiera tutaj sporo rzeczy. Że nawet 4 takie bomby kupię, na pewności. Żeby wystarczyło na pewno. Aha, 121 kosztuje. O Boże! No to trochę dramat. Zaraz. Zresztą tutaj były te Crystal Bomb. No. Też nie są tanie. 55. Dobra, ogarniemy. Trzeba kupić jedną i resztę Bitcoin. Wiesz co, kupię sobie jeszcze jedną, żeby mieć pewność i zrobię tak faktycznie, jak mówisz, że po prostu krwawienie nabije mu resztę i tyle. Za krwawienie widzę, że jest nie najgłupszym pomysłem. Myślę, że nawet jedna by wystarczyła, ale wolę już mieć pewność, że musiał tam, wiesz, znowu biec, nie? Aha, jak otoczenie go zabije, to nie staje żadnej nagrody. Warto zapamiętać. Bo nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, w sumie. Jezus Maria. Sam się zabije, też nie stanie nic. A czemu tu nie ma tego rematchu w ogóle? Ciekawe, no? Pytanie, gdzie była ostatnia? Tutaj. Dobra, może być. Damy sobie radę. Okej. Okay. Jeszcze chwilę posiedzicie sobie trochę. O, w sumie tu jeszcze weźmiemy. Cyk. A dobra, nie będę się chyba tam cofał, kupować tego. Damy radę z tym krwawieniem, myślę. Może starczy teraz. Uwaga. Gdy mówię teraz zacząć grać w Warframe, to nie wydawaj patyny nic innego niż miejsca na Warframe i broń. Okej. Okay. Mamy go, no! I właśnie ten klucz, nie wiem, kościany czy szkieleta, to jest bardzo istotne, bo to jest coś takiego jak główny klucz Soulsów. Może zastąpić nam niektóre klucze. Jest to bardzo fajna sprawa. A jeżeli chodzi o to, jak mamy czyste sumienie, spełniliśmy jego życzenie po prostu. Jakby. Ja wydaje mi się, miałem nowych Warframe przez około 6 godzin. Znaczy, nawet nie wiem, o co chodzi, czym jest są Warframe, ale. Ale będę pamiętał, żeby te sloty najpierw rozwijać sobie. No, teraz możemy sobie pozbywać, kurczę, włócznie na przykład na plus 2. Może w sumie tą włócznię nawet bym korzystywał jakoś. Proszę bardzo. Soulstone razy 5. I Soulstone razy 3. No dobra, najpierw chodźmy tutaj do końca. Bo jest skrzynia, którą będę mógł otworzyć tylko właśnie tą poprawę, jeżeli nie otrzymałem tutaj żadnych obrażeń. Znaczy, inaczej, jeżeli się ani razu nie wyleczyłem. A już się leczyłem, ale najpierw sobie to posprawdzałem wszystkie pomieszczenia, dopiero później się zajmę tym, nie? Właśnie po wzmocnienie piórek. Tutaj. Nie wiem, jak tam na górę się dostać, szczerze mówiąc. Jest to taka trochę zagadka dla mnie. Talentów nie mam nowych jeszcze. Nope, 0 punktów. Kurde. No nie! Nie zaskoczyłem tam, dobra, zrobimy to jeszcze. Hmm.
i zamknięte będzie, dokładnie. Czym jest Warframe grą? Kurde. Crystal Wall. O, w sumie tutaj mogłem podejść nawet. Pamiętam, że to akurat było do zdobycia tutaj. Nie wiem, czy to jest zamierzone, że można ich w ten sposób zabijać, ale szczerze, nie przeszkadza mi to ani trochę. Dobra, ustawmy sobie listek. I słuchajcie, mamy most i oczywiście róg, który odblokowuje nam drogę do bossa. Także fajna sprawa. Możemy sobie teraz zeskoczyć już tutaj. Dobra. Cześć Hakase, witam serdecznie. Dobra, wybuchnij sobie. No, no, bez takich. Dobra, zdążyłem jakimś cudem. Róg jak w God of Warze. No, można powiedzieć. Znaczy, to jest stary motyw. Dobra, nie będzie życia. Teraz trochę. Okej, okay, spróbujemy teraz tak. Przejść sobie tutaj znowu. Tylko tym razem tak, żebym nie musiał się leczyć. Ani razu. W sensie nie wiem, czy to chodzi o jakiekolwiek leczenia, czy chodzi tylko o piórka. Bo gra mówi o piórach, nie? Ale może tu jest, wiecie, całe ogólnie leczenie zabronione, żeby to zdobyć, nie wiem. No nie stargetowało się jeszcze. Teraz jest lepiej, dobra, chodź tutaj. Cyk. O Jezu. No muszę go pokonać bez zatrzymywania obrażeń praktycznie. Kurde, no przecież podskoczyłem. Przecież skakałem w tym momencie. Okej, okay. Co za dźwięk. Przywalił po moim respie jeszcze w tamto miejsce? Dla pewności, że mnie dobił. Welcome back. My thanks to thee. Forgotten, dzięki serdecznie na 14 miesiąc. Dzień dobry jemu temu demu. Jak tydzionek. Cześć Forgotten. Wszystko bardzo w porządku. Sobie robimy przedostatni stream przed wyjazdem tygodniowym, także nadrabiamy fajnie w Death Gambit. Bardzo fajnie się idzie też. Szczerze mówiąc, ale no... Jak zwykle, mogło być jeszcze lepiej. O nie. Kurde, no przecież skaczę! Jest! Mamy to! Huh, ciężko! Ciężko było! A co tam słychać, Forgotten? Dobra, to jest bardzo potężny kamień do ulepszeń, który możemy też skonsumować, jakby w sensie rozgnieść i zdobyć 1000 odłamków, także bardzo dużo. Co jutro na streamie? Nie wiem jeszcze, jutro dam znać, wiesz? Jeszcze nie wiem. Ładnie. Kurde, serio? Po śmierci jeszcze? Wyleciały z nich. A bo wiecie co, dobra, cofniemy się po prostu w ten sposób i tyle. Czas polewelować i ruszamy na bossa. To good, że good. Ja też na następnym tygodniu wyjazd, trzeba dużo grać przed wyjazdem na zapas. No dokładnie, żeby się naładować, nie? Tak w ogóle to jak ulepszać broń, trzeba znaleźć kowala, już mi ktoś pisał też o tym. Ale nie wiem gdzie jest, także nie wiem, nie pomogę w tej kwestii niestety. Kurczę, tutaj musimy przejść sobie przez nich. Ja, widzieliście to? Jak idealnie uskoczyłem tego. Kurde, trafił mnie pierwszy raz w życiu. Nie no, usuwam save'a, no. To jest zniewaga.
Czym jest słaby w ogóle? To ten zdrajca! Znowu! Giń! Czy warto kupić tę grę? Wiesz co, ja z reguły nie polecam gier, których nie ukończyłem. Na razie mamy... Nie wiem, no... Podobno około 20% gry ze sobą. Na razie mi się bardzo podoba. Ale na Steamie są mieszane opinie, ponieważ jeszcze tego patcha nie było pierwszego, który tam ma poprawić kwestię działania gry, takiej technicznej jakby. No ja na razie jestem z niej zadowolony, bo mi wszystko działa ok, bo mam tam... Nie mam 140Hz monitora normalnie, tylko ten taki klasyczny 60 FPS-ów odpalony jest też, więc u mnie żadnych problemów z tego powodu nie ma. Ale to można obniżyć sobie, nie? I grać normalnie, ale... O całej grze powiem, jak już ją ukończę, nie? Bo na razie ciężko powiedzieć. Książkę weź spadając. A, właśnie, Nexurio. Dziękuję bardzo za info i przypomnienie o tym. Czy to było w tym miejscu? Czy tutaj? Tutaj chyba, nie? Tutaj, dokładnie. No właśnie, bo dzięki temu to teraz bym mógł jeszcze lepsze obrażenia zdawać o 10% już łącznie. Dzięki za przypomnienie. To widać, że ci się podoba. No tak! Mówię, że mi się podoba, ale... Jezu, mówię, że nie polecam tej gry na razie, bo nie wiem, czy mi się dalej będzie podobała, nie? Przecież. To, że mi się na czwarte gry podoba, to jest za mało, żebym ją polecił. Trzeba balansować tym. Ej, nie można z tego spaść? Capra Demon. No tak trochę. Jezu. Oho, już trzęsie się. To już jest zły znak. A ten jeszcze będzie nam kurde blokady robić. O Boże, 3 ataki, żeby ją rozwalić. Masakra. Ciężko to widzę. Ciekawe, czy te moje skille, te z kosą, umożliwią mi jakby przeskakiwanie przez te ściany. Bo takie odskoki mamy. Czy będziemy się na nich blokować? No nie, przecież... Przecież przeciążałem to! No nie... A już tam widzicie z prawej strony, świętuję. Kurde, myślę, że go za pierwszym razem porobimy. Jak na dzisiaj, jak na streamie tak było ze wszystkim. No niestety nie. No, brakowało. No i tym razem... Nie, nie oberwałem od kolców, nie wiem jakim cudem w ogóle. Jak to możliwe? Nawet ten mnie nie trafił znowu. O nie, no naprawdę, pośmiertnie? No to słabo. Dobra, gin. Ty też! Gień. Najpierw z podskoku, nie? Ta kosa ma taki zasięg. Ten boss też powinien zginąć, skoro i ty giniesz. Ta, ale on kurde skacze na 20 000 metrów, nie? Więc wiesz, on ma tam to gdzieś w sumie. Czekajcie, to sobie wyważę, żebym się przypadkiem teleportował podczas walki z bossem i nie uciekł, bo to byłby przypał, delikatnie mówiąc. Ustawię sobie to na przyspieszenie regeneracji staminy może. No, a trucizny nie potrzebuję. Czemu niektóre dźwięki są strasznie głośne? I to też ustawię. No, boss odskakuje, tam go w tle widać później. A, wskoczył idealnie, bo ja tak. Ale fajny motyw z tym jest, nie? Fajne wykorzystanie potencjału do tego, że ta gra jest 2D.
Nie. A to on już. A faktycznie, bo zniknął stamtąd. Mój błąd, nie przyjrzałem się. To jeszcze wymusza pozycję, nie? Gdzie my będziemy musieli stać? Jeśli chcemy przetrwać w ogóle. No nie wierzę! Nie wierzę, można z tego spać faktycznie. Myślałem, że jest niewidzialna ściana wcześniej, nie? No nie! On chciał mnie ratować tą ścianą. RIP, kurde, druga śmierć już. It's Batman. Ciężkie to jest, bo trzeba na wiele rzeczy zwracać uwagę. Na te pociski, na jego ataki, na jego kurde skoki, które też nas ranią. Ojej, dobra, teraz to było źle. Na te lodowe sople. Kurde. No ja to, żeby balansować przede wszystkim, te ściany rozwalać jeszcze. A skąd ten wyłazi? Daj mi full HP? Wow, prawie. Sopla rozwaliłem jeszcze. A druga sprawa nie byłaby prostsza? Wiesz co, nie wiem, możliwe. Patrzę sobie następnym razem w sumie. Nie, ale z drugiej strony ten most się nie rozwala, więc czemu to nagle tam zostaje? Przecież on tam nie spada, nie? Z prawej strony. Kurde. On oszukuje. Tak, to też normalnie nabije mi obrażenia, jakbym to mi spadł na głowę. A, przerwę mi atak. Te ataki moje, które polegają na odskokach, to nie jest też dobry pomysł na takiego bossa. I na, wiecie, na takim czymś, co tak się chwieje, no. Szybko, trzeba to przepchać. Nie wiem, czy to jest o, dobra, teraz on. Nie wiem, czy on w jakikolwiek sposób wpływa na to obciążenie. Chyba nie. To mogło być zbyt randomowe wtedy, wydaje mi się. Kurde, wbije mi się ten sopel. O nie, 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 najgorzej. Dobrze, że te ściany ładują mi energię chociaż. Jezu. Było blisko do tragedii. To on. Wow, kolejna faza jeszcze. Jaki dziwny dźwięk. Jest! Mamy go? Mamy go! Świetnie! Ej, ta ostatnia faza była paradoksalnie najprostsza, wydaje mi się, ale chyba przez tą broń właśnie. To jest najprostsze, no właśnie. Odblokowane osiągnięcie i kolejny punkt talentów, także fantastycznie. Możemy sobie teraz... Możemy sobie w sumie pójść też tutaj na dół. Chociaż... Może w to? To teraz heroik. No nie no, nie szalejmy aż tak. Oh, my aching bones.
Wyskoczył ze skóry. Not one for salmon, these backwater wolves. Give me a moment to recover. I'm not just an old hermit, eh? Find me back at Sanctuary, and I'll show you how to enchant your items as things. Czyli chyba mamy naszego magicznego kowala? Tak mi się wydaje. Można go zabić, jakby ktoś się zastanawiał. Jest taka opcja. O, i tu powinniśmy ten klucz normalnie znaleźć, ten Amarok, nie? Także wiem, że to jest ze skarb, wiemy, że to już jest takie, wiecie, trochę bezużyteczne. No. O Jezu, nie tędy. Ratujemy ich czy nie? Jak myślicie? Czy można tej postaci ich zostawić tutaj w uwięzieniu? A może ich zabić nawet, co? Chcecie krwi? Czy zostawić ich w spokoju? Jezu, nie! Nie gniją, nie giną. To mnie krwi. Zabij, zanim uciekną. Czterysta! I wielkich młot na plus 3. Jaki potężny. A z tej co będzie? Łuk zniszczenia. Plus 3. Znaczy zniszczenia. Pamiętaj, jakby przetłumaczyli. Fin 13 to będzie genialny dla mojej postaci. I skalowanie jestem. Jeśli mam na takim poziomie, to będzie naprawdę genialna sprawa. Jak mogłeś? Nie wiem. Tak, normalnie. Potępiony. O, chyba najlepiej. Faktycznie. Potępionych. O, przeklętych to na pewno nie. A jeśli się ich uwolni? Nie wiem, nie mówcie. Nie mówcie, bo nie chcę spoilera mieć, bo ich uwolnimy na YouTubie. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. Stamina. Jak się ich uwolni, to wtedy żyją. To jest dobra odpowiedź. Dobra. Ja teraz roli mogę mieć. Raz, dwa, trzy. Jezu, naprawdę cały czas tak samo. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Czy naprawdę? Śmierć go zmierzyła. Wywal ten łuk. Your weapons can be enhanced by my acolyte Zuma. Do pay him a visit. Wiem. Po prostu go uratowałem. Ale to jest, wiecie co? Fajne takie wpasowanie, które nie psuje jakoś. Nie psuje jakoś klimatu. Tych podpowiedzi w grę. To nie jest jakiś tutorial, tylko kurczę, śmierć nas jakby ożywia, tak? Widzimy się z nim znowu i po prostu on nam daje jakieś wskazówki. No ma to sens, nie? Pewnie lepiej tak niż NPC, który mówi wciśnij prawie przycisk myszy, żeby zrobić to, nie? Jezu, jakie ulepszone rzeczy z nim wypadają ciągle. Masakra, ja mam się nowe skille jakieś. O nie. Kinder. To jest też na plus 2. To jest na plus 3. 16, 13 obrażeń. 16 obrażeń. Nie wiem. Dodatkowe obrażenia do ognia. Jeszcze. A ten nabije krwawienia. Pięknie! Ucięty. A to był ten pierwszy. Szybko. Szybko poszło. Na pewności sobie tutaj odpocznę. Nie będę levelować, bo zobaczymy, jakie są ceny za te w ogóle ulepszenia i tak dalej jeszcze. Kurde, zobaczmy sobie teraz z tym bossem.
Odbudowywać trzeba za każdym razem. Ładnie. A, Alduin, to bez sensu. Będziemy mogli rozwalać te rzeczy na... O Jezu. Zabers tam się rozwalił. Będziemy mogli je rozkładać jakby na fragmenty, nie? Do ulepszeń. Ej, właśnie, może pójdziemy na All Kinga na NG+, teraz. Może dałbym radę już na tym etapie. Na 30 którymś poziomie. Cześć, Razier, witam. Ilu bossów wpadło? No wiesz co? 5 łącznie. Od wczoraj 3. Ktoś tam w tekstury wyleciał, jak ja ostatnio. Widzę, że jest jakiś błąd z tym miejscem. Oj, Nintendo. Tak, heroiczny rewanż sobie zrobimy. Tak, właśnie, na All Kingu. On jest taki najbardziej przystępny, wydaje mi się. Ej, trochę już tych śmierci tutaj moich jest, nie? Zobaczcie. Wiesz, to jest jakiś boss poboczny, czy co? Tylko do kapliczki najpierw muszę pójść. Nie wiem, czy brać pięciarz do leczenia tych piórek? Czy jakiś zostawić sobie dla boosta do obrażeń? Może zostawimy z 2. Może będzie spoko. One są teraz te mocniejsze piórka, więc dają mi więcej zdrowia. Więc mniej ich potrzebuję w teorii przynajmniej. Dobra, stamina. Czy będzie jakakolwiek różnica zauważalnia? Zobaczmy w końcu. Raz, 2, 3. Cały czas. Cały czas 3. Słabo. Ja myślę, że 230 to jest wystarczająca ilość w sumie, żeby jakieś ulepszenie broni dokonać. Mam nadzieję przynajmniej. Jak nie, to sobie dozbieramy. No Jezu. Yeah, i kolejny rok! Kolejna rocznica w sensie. I to w jak wspaniałym momencie jeszcze! Sorksas, dzięki serdecznie za rok po prostu suba. Dzięki bardzo, śmiej się robi fantastyczne ciasteczka z czekoladą. Potwierdzam. Ale mam nadzieję, że się nie przekonamy za chwilę. Dziękuję bardzo, Sorksas, za rok wsparcia. Naprawdę doceniam. O nie. Uwięziony zostałem. O jasne! Co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Aż kurde, no. Po chwili walnąłem. Rozwaliłbym go normalnie, nie? Ale uwięził mnie ten boss. To jest bez sensu. Ja nie mam możliwości na wyjście stąd. Ale nagroda potężna, no hojny jesteś ten bossie, naprawdę, było super, no. Uciekać mogłeś, jak? W którą stronę? W lewo? Pod ścianę? Gdzie by to wtedy przeszło we mnie i by mnie zmierzy zabiło też? Czy w prawo, w te co już były ustawione? No nie mogłem uciec, bo to blokuje mnie, nie? To mnie blokuje tak, że ja nie mogę sobie wejść w to, bo to mnie od razu popieści prądem i mnie zabija na 2 hity. Zamiast tego tyle, że nie przeskoczę przez to. Nie ma szans. No jest właśnie głupie. Na tym heroiki meczu, na tym bossie. Kurde. Okej. Krwawienie wydłużone. Możemy je tak nabijać tym łukiem, żeby krwawienie było przez cały czas, nie? No i kurde, sprzypał. No,
A biegnę w lewo. Widać, że walczyłeś z nim sporo, skoro sterowników ogarniesz. No, 13 teraz. Lepiej, nie? Coraz lepiej. Uciekać mogłeś XD, nie no, chciałem cię zdać. A dziękuję za szczerość chociaż. Nie, spoko. Tak łatwo się nie wkurzę, to chyba przez te wyzwania, nie? Jeszcze. Dark Soulsowa. Tu jest nieskończony strzałek, coś. Nie no, znaczy 40 jest. Po lewej stronie. Skończyłem chyba, że w sensie takim, że... no one mi się same będą regenerowały, no to tak, to wiem. Ale tu widzisz, schodzę, nie mam 38 już. O Jezu. To było słabe. Znowu! Najlepiej gdzieś na środku być. Wiecie, jak on zacznie robić ten atak z powietrza, to jak zablokuje mnie jakoś. Wow! Dlaczego? Jakim prawem? Oho! Dobra. Dziękuję bardzo, dobra, leczyłem się akurat. Bez sensu. Ja pytałem, czy jest nieskończoność. Aha, no to nie, no to jest po lewej stronie. Zapytanie zabrakło, nie? Jak to jest pytanie w sumie. Tak, jakby. Ale recting. No, ten boss to jest taki bullshit trochę. Zawracam. Dobra, jakimś tam cudem zdążyłem. Kurde, za szybko chciałem podejść. Teraz zależy wszystko od jego widzimisię. Jak zechce mnie zabić, to zrobię tak z powietrza i mnie zabije. Jak nie, to może ja go zabiję. No i zdecydował się, że mnie zabije. Chociaż jeszcze jakimś cudem żyje, ale nie wiem już jak uników robić nawet. Ale śmieszne to było. Zablokował mnie, wyszedł za linię, której ja nie mogłem przekroczyć i mnie z tej granicy rozwalił, nie? Kiedy miał minimę zdrowia, czajcie? Faktycznie bullshit, nie? Wiem, że mogłem go z łuku rozwalić już, ale kurde, panika była, bo nie wiedziałem, czy on szarż nie zrobi, czy co. I tak nawet nie patrzyłem dokładnie na jego życie. Ale każde kolejne podejście jest coraz lepsze. Nie no, bo znaczy, to jest bullshit, nie, Iwraz, bo to jest w sumie trochę losowa rzecz, nie? Olowis, witam ciebie na streamie. Troszkę jest losowa ta rzecz, nie? Czy on zrobi ten atak, czy nie. I on ma przewagę taką, że jak zechce, to cię zabije. Po prostu. Ja patrzyłem, piórko podniosłem, bo straciłem boosta do obrażeń. To jest boss na NG+, jakby można powiedzieć. Kopniak. Rzadko go robi. Nie wiem, mimo ten boss powinien być sprawiedliwy, no. Mimo tego, że to jest, wiesz, trudniejsza wersja jego. No i... Kurde, lipa. To można było zrolować. To bym bot. To powinno znikać z czasem. To powinno być jakoś do zniszczenia. Do której strumyk? Do czasu zabicia Lurkinga.
Mniej więcej powrócimy sobie do centralnego sanktuarium jeszcze tam na chwilkę. Nie można tym przeskoczyć, wejąc ataku, nie. To jest za szerokie. Znaczy, zależy jak się rozłoży, bo jeżeli ja przyjmę parę na twarz, to tak, to wtedy przeskoczę. Boże, czemu tyle ataków zrobiłeś? Pierwszy raz takie kombo poleciało. Widzicie, jakie to jest za duże. Jeszcze jedno rozwaliłem. Zapewne twórcy znajdą tego bossa wpatrzył. Nie, już mi tam jakiegoś dawali. Z dopasowaniem niektórych bossów i tego nie tknęli w ogóle. Dla nich to jest pewnie tak, jak ma być, nie? Prozyp, jak rozwalić kulki, wejść w nie. To już w tym jest. Ale go zrobiłem. Wow. Bo takie, jak powinno być zawsze. A to nie. Nie wiem, czemu nie mogę się ruszyć w ogóle. Wyzwanie towarzyszy by się przydało. Nie, no właśnie tutaj chodzi o to, żeby to było trudne na tym, nie? Wiesz, jakby to był normalny boss, to może, ale Heroic to tak jakby mieli niebieskie demona kuźni, tak są dwa nerwi, by to miał problem na serię. Nie, niebieski demon kuźni... Znaczy, niebieski demon kuźni jest niesprawiedliwym bossem straszliwie, ale on nie ma takiego czegoś, że... Jak zechce, to cię zamuruje po prostu. Serii 1. No właśnie, a tu jest normalna postać jakby. Niebieski demon kuźni miał wiele problemów. Boksy i tak dalej. Chore koncepcja, że trzymujesz obrażenia jak stoisz przy nim, ale nie mógł się zamurować, kurde, swoimi atakami, nie? To było całkowicie RG. Ale śmieszne. Jezu! To już się w błędzie. Nie, teraz nie przeskoczę tego. Widzicie? Krwawienie go dobiło.
Ja pierdziele, udało się, w końcu otrzymałem osiągnięcie jeszcze za to. Huch. Hełm barbarzyńcy plus 4 i Immortalite Stone, świetnie. Ej, świetnie. Plus 8 witalności, plus 8 siły. A to plus 5 witalności. Kulka, witam Ciebie serdecznie na streamie. Rozumiem, że to zwycięstwo przekonało Cię, żeby zostawić followa, także jak masz ochotę, wpadaj na stream od środy do niedzieli od godziny 20. Jakbyś chciał być na bieżąco, zapraszam również na Discorda. Link masz pod streamem oczywiście, czy też w opisie na YouTubie, jeżeli oglądasz to na YouTubie, albo ktoś inny. Tylko że teraz ten tydzień mi nie będzie, nie? Od poniedziałku. Co na tym streamie robimy? Nie mam pojęcia, kurde, wszystko rozwalam, jak leci, po prostu. Masakra. Brenna wyjedzie od poniedziałku do, w sumie, poniedziałku, można powiedzieć. Wow. No, ale trzema zaklęciami, no, to jest przesadzone strasznie. Za dużo przejmuję. Dobra, czekajcie, nie. Pójdziemy na górę najpierw. Obczajmy, jak wygląda ten kowal i gdzie on się znajduje. Co to jest w ogóle? Vigil is a hawk. Ah, tu jest. But imprudent of her own footing, she plummeted like a hatchling. Do watch your step. Ah, I thought I might not see you again, little sheep. So? The drunk has succumbed to some poison, fatal in his isolation. Coś mi się nie wydaje. The perils of this place should not be underestimated. Coś mi się tutaj nie podoba. You've another from Vildredor that accompanies you. An exile, judging by his stump. The hunt flows through his veins like a violent river. Consider that a friendly warning. Trucizna odcina głowę? Gdzie jest, kurde, kowal? Dowiaduję się czegoś nowego. Chciałem pisać, że śmieszne by było, jakby rzucił to trzeci raz. Nie, to zrobił w sumie. Cudowny boss. RIP. Kiedy we 4H stream? No może udałoby się w te wakacje zrobić, zobaczymy. Mi czas jakiś dzień nie będzie mogło być tak gorąco, jak jest. Ej, krwawień to nie jest głupi pomysł na nich. Co? Okej, to mi nabiło obrażenia. Widziałem tutorial, jak ich rozwalać, nie? Mniej więcej, ale no, nie ma problemu. Siema Sznitek, cześć! Zdaje mi się, że to właśnie teraz. Ej, tu jest ten koleś naprawdę, ja go nie widziałem od początku. Zuma! Zuma! To jest ten, którego uratowaliśmy. What? No, I trade a path of spirituality. A liaison for his chosen. Namely, you. I can disenchant clutter in your inventory, enhance equipment with the right materials, and can offer guidance regarding your newfound immortality. We'll just come over and we'll bongo. I don't care. Bongo. You have accomplished much in your brief time here. Rest a moment and meditate, huh?
Even if Cyrodiil weren't under siege from all sides. Jest trochę rajem, powiedzmy. Without the guiding hand of mortality, life stagnates. Jego styl mówienia przypomina mi trolle słowa. Serio. Yes. Turns out immortal fodder is quite useful. No offense. Oh, what? Did you sign away your soul and your sense of humor in that contract? Tak. Oh, come on. You must learn to accept brevity in times of distress. Immortality alone does not grant one the capacity for greatness. Meditate on this until we speak again. I really... Wow. Medytacja. Co się będzie działo? Coś mi to daje w ogóle? Nie, chyba. Nauczę zdolności. Esencja mroku. 32 inteligencji wymagane? 200 kosztuje, kupujemy. Esencja ciemności. Cześć, Nasrugol, cześć, cześć. Umrzesz, co się może dziać? Czekaj. Jeszcze z tym. Enchant. Dobrze. Dobrze. Tu są bronie. Czemu nie ma księgi mojej do zenchantowania? Gro. Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego zenchantować? Tu jest na plus 2. Mogę sobie na plus 3 dać. No dawaj! Na plus 4 mogę? Mogę. Dawaj! Nie? Ile? Aha! 16 potrzebuję. No to słabo, bo ona już jest magiczna. No ale to jest enchant w sensie jako upgrade, wydaje mi się. Tak samo jak ta kosa też już jest użyta. Serio, będzie chrapać mi teraz tutaj. Boże, jak maki. Dobra, abilities. Cyk. Dawać mi to, no, halo. Aha, bo to 32 punkty inteligencji wymaga. To na mojej postaci jest za głupia na to. Plus 3 damage'a. To nie jest złe wzmocnienie, co? To na magu mogę zrobić. Kurde! No tak, no coś w tym jest. Frampt. Po prostu. Czy da się Olkinga pokonać? Tak. Na heroiku już tak. Nie, no robimy po 87 obrażeń, teraz to mi się podoba. Kurde, jak wcześniej było po ile? Po 50 ileś? Poniżej 60 było. 57, 58, coś takiego, nie? Tutaj bym zajrzał. Questa wzięliśmy od niego jakiegoś. Okej. Nie no, chciałem teraz po prostu tutaj na dół zejść i odzyskać swoje piórko. Może niekoniecznie walczę znowu ze wszystkimi. Nice. Jak tam Nitek, Death's Gambit? Opowiadaj. Kurde. Trochę wyżej. Serio zniknął? Przed tym atakiem? Zabij tego ptaka? Nie no. Nie wolno. A tu jest jeszcze jedna lokacja swoją drogą. Też już nie byliśmy na YouTubie, słuchajcie. To jest dość porąbane miejsce, bo jest tak ciemno. I ciężko. Przecież już nie jest aż tak ciężko jak wtedy było. Ja pierdzielę, 190 obrażeń. Dobra, jest ciężko. Nic mu nie robię. Pełne zero. Można go zabić jakoś w ogóle? Może ten sandstone? Tomb of Giants.
to działa w ogóle? Rzucamy sobie to po prostu. Okej. A nie zdarzyłem, jeszcze nie miałem kiedy. Kurde, to polecam. Wiesz jaka to jest dobra gra? Dark Knight. Uuu, kurde. Chyba poznaliśmy naszego kolejnego bossa. Plus 5 obrażeń do tego bossa, dokładnie. Dobra, ja idę obejrzę sobie resztę w archiwum streama. Dobranoc. Dobranoc, Kamu. Znaczy my w sumie tutaj już nie mamy co robić więcej. Szczerze mówiąc. Dajmy tak. Pięknie. W tym sklepie dało się kupić chyba coś podobnego do latarni, no nie? Czekaj, zobaczę w sumie. Kurde, szkoda, że teraz tutaj odpocząłem już. Ale dobra. Trochę nieprzyjemne miejsce to będzie do eksploracji. Trochę bardzo bym powiedział. A jak tego można typa zabić? Pewnie magią tylko, albo niczym. Może nie są tacy właśnie nie do zabicia, kurde. To teraz Dead Cells w trybie stream. Nie, nie, dzisiaj tylko to było. Musimy Dead Cells niestety, no... Żeby przez ten tydzień mojej nieobecności te filmy się pojawiały. Chodźmy tutaj. Ej, zaraz, konia możemy przyzwać. Właśnie mogę jeszcze na prawo tutaj pojechać, przecież to jest kolejna ścieżka. I możemy jeszcze z góry tam pójść na prawo, nie? Mam trzy ścieżki na razie. No wygląda spoko, ale się mocno zajerałem tymi Dead Cellsami i Monster Hunterem, jakoś nie mogę nic innego. Dawaj Devs Gambit, słuchaj. Naprawdę. Nie zawiedziesz się. A chyba. Zresztą na Steamie mam mieszane opinie przez to, że... Są jeszcze te problemy z optymalizacją u niektórych, ale sama gra w sobie jest spoko. Z tego co widzę. Wiem nie tylko jaki masz gust, nie? I wiem, że będzie okej. Okay. Jak coś to refund. Może tak jak te duchy w ZTP-nym lesie nie wygląda. No może też jest jakiś taki patent. Albo kurde, one są nieśmiertelne tak całkowicie i jest przypał. Też jest taka szansa. Że pytałem, że tego ducha w tym słońcu można bić. No ale tak właśnie chciałem z tym światełkiem popróbować w sumie, ale... Mhm, no. Myślę, że oni bez powodu to światło tak delikatnie wpada, nie? Dobra, nic od ciebie nie chcę już. Bo jednak nie ma tej latarni do kupienia, znaczy do sprzedania. Chyba, że jakiś inny NPC może ją sprzedać. Kurde, nie ma szans, żeby tam doskoczyć tak. Po obejrzeniu Monster Hunter mnie w sumie rozczarował. Myślałem, że to będzie fajne nawalanie się z potworami, a nie symulator Berka. No, fajnie jakby tak było, że faktycznie każda walka z potworem nie wygląda tak samo, w sensie, że on... Walczymy, ucieka... Oto coś z niego odpada, powoli ucieka, doganiamy go i zabijamy. Ale ja wszystko bawiłem się dobrze. Później rób tego double jumpa chyba. To znaczy tak, no... O, widzicie? Prawie się udało. Mówiliście, że tutaj da się to jakoś tam, jakimś cudem po prostu zrobić bez double jumpa. Tylko, że jest to strasznie trudne, no. Ale teraz prawie wskoczyłem. Ej, no w solosach walki z bossami też takie same, tylko ataki inne. No nie wiem. Tam jednak masz takie... Kurde, to już za blisko. Twisty. Nie ma życia w ogóle. O. Może on sprzedaje coś takiego? Nie, on w sumie niczego nie sprzedaje. Może disenchant zrobimy sobie. Z tego nie korzystam. Z tego też. Żebym nie rozwalił swojej broni tylko. Z tego też. Z tego tylko jeden byśmy dostali. Słabe, że za każdą broń dostajemy jedną tylko. Sztukę tego. Widzicie, to miało obrażenie 127, nie? 131 ten. No ale ulepszone. Potężna rzecz. I szkoda, że to na sam początek wraca, to irytująca rzecz. Trzeba za każdym razem przeklikiwać.
Nie. I teraz enchant. Na plus 4. Dobra. A słyszałem, że wyboru broni jakiegoś super dużego nie ma. Teraz 32 będę potrzebował aż. Wow. Dobra, to jest sporo. No to już więcej nie mam miejsca. Dobra. 11, 12, coś takiego teraz. Tych Soulstone'ów. Soulstone'y można też oczywiście wykorzystać sobie do rozwalenia jakby w ręce. I zdobycia fragmentów, jakby to już tam potrzebował polewelować. Przyjrzyj się jeszcze raz na spokojnie, czy on ma tutaj jakąś lampę na sprzedaż? No nie ma, nie widzę tutaj żadnej lampy. Latarni czy czegokolwiek takiego. Tylko te są... Sunstone'y ma. No, nie tak... tanio, nie tak drogo, nie wiem, to cena taka... No, adekwatna bym powiedział, chociaż ja bym dał 15. Jak za to co rzucacie i w jednym miejscu tylko wam daje malutkie światełko, nie? No chyba, że faktycznie w tym światełku możecie atakować tego potwora wtedy, tego ducha. To wtedy jest okej, okay, to jest mocne. I cena jest całkiem niska. Zobaczymy, jak to działa jeszcze. W sumie możemy podejść i się przekonać od razu. Czy w tym świetle będę w stanie tego ducha atakować, czy nie? 14,99, a to na promocji. Na promocji mi tak zrobił. Brudy, no. Najlepsze, że tego jaszczura można było na samym początku gry rozwalić, nie? W ogóle. Teraz czy dobrze idę w ogóle? Tak. Tu coś jest jeszcze. Ode mną, widzicie? Może tylko pojawiać w obrębie tych tutaj, czy co? Widzicie? Bo on staje przy tych. Nie. Jest w świetle. Nic to nie dawało. Jest chyba nieśmiertelne. Spróbuję jeszcze to rzucić w niego. Ten kamyczek. Aha, ci też się zrespili. Macie jakiś inny pomysł, co można z nim zrobić? Teraz można! Sunstone! Sunstone to jest rozwiązanie, słuchajcie. Trzeba kupować te kamyczki przed zejściem tutaj. A jednak tego czaru co kupiłeś, nie wypominajcie. Nie wypominajcie tego. Kamień kosa, no, no trochę tak. Kurde, tu jakieś kolejne lokacje są. Dobra, cofniemy się. Albo podczas ataku. Nie, no już wiemy na całe szczęście. Kurde, nie chciałem tutaj wracać. Chociaż w sumie możemy tu zostać. Dobra, zostańmy tu. To będzie nasza kolejna lokacja może do eksploracji. Rest. Coś ala zjawy z nowego, z ruiny wygląda do... No, można tak powiedzieć. Nie jest to złe skojarzenie, myślę. Wow, trzy odłamki mi zostały aż, słuchajcie. Przeklęta wielka kosa Artoriasa, coś w tym stylu. Masakra. A jak wyglądamy z piórkami jeszcze? Na koniec. Ja bym jedno poświęcił tutaj, to jest hardcore. Możesz podczas skoku użyć tej umiejętności, co nakłada krwawienie? Nie. Nie, nie, to na 100%, bo próbowaliśmy na skrzyniach to robić i też nie wychodziło w ogóle. Niestety, tak się nie da. Zjawy z ruinowego lądu można wysyłać... Co? To lipa, no lipa, lipa. Muszę atakować tak, wiesz, zwykłym skokiem i... Tak robisz.
O, miałem jakieś piórko, bo na mojego miałem chyba 6. Tak, ale nie wiem gdzie. Czy daleko się to wybija? O, kawałek. Czekaj. No tak dość... Dość. Kawałeczek, jednak robi różnicę. No nic, słuchajcie, bo nadrobiliśmy dziuba. Dotarliśmy nawet do jednego miejsca dalej, ale tutaj jak widzicie po drodze nie było niczego nowego, czego na YouTube nie było. Także taki super progres nie był w sumie. Także byśmy sobie na dzisiaj tutaj skończyli. Ja będę leciał jeszcze pomontować odcinki na ten tydzień, żeby się one pojawiały po prostu podczas mojej nieobecności. No i zobaczymy się jutro na streamie o godzinie 20. Także dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję też wszystkim, którzy to na YouTube oglądali. I do zobaczenia następnym razem, jakby co, zapraszam na streamę. Jeszcze w niedzielę 19 będzie stream. I później będzie tydzień przerwy. Informacje na Discordzie, jakby co, też będą się znajdowały. Także zapraszam gorąco do zaglądania Discorda. Link macie w opisie na YouTubie. No i macie też po streamie, jeżeli to oglądacie. Także dzięki wielkie za dzisiaj i na razie, cześć. Dobrej nocy wam życzę. Dziękuję bardzo za miły spędzony czas, mam nadzieję. Naprawdę fajnie poszło z tymi bossami. Nawet z niektórymi lepiej niż na magu, nie? Paradoksalnie.